всем, как вы делаете? I said that specially to my friends Natalie and Tatiana. Greetings from the airport. I am scared. I am going this time alone, totally alone, to Belarus, and I'm going to visit a friend of my friend, which the guy who I don't know at all. He's a friend of my Belarusian, very good friend Adam. He's a very interesting character, Adam, and he's a refugee. He had to escape from Belarus, and he's a filmmaker, very provocative filmmaker, and I am going to see his country, and I am going to concert of Luna, my Maja Krasowica. I am very scared because I am going alone to the Belarus. So my friend Iza write me that I am brave, and Igor, the guy which I'm visiting, perhaps is the same crazy as Adam. Which is not good. Adam has a very interesting life story because he's a son of Aleś Białacki, who is Belarusian opposition. Dobra, nagrywam dalej, mimo że ludzie na mnie patrzą. And because of his father work, he has to escape, Adam has to move from Belarus. Adam never said to me his life story, never. Don't want to talk about it, or he talks about it like it's not a problem that he cannot go back to Minsk, because if he will go back, he will have to go to jail for 2 years. I don't know. I don't know the story of Adam from Adam. I know it from internet and from his best friend Mikita, who also cannot go back to Belarus. I am scared because I am going there alone. Краски все стерпели, спела много песен. Эти акварели на холстах ты чудесен. Буду любоваться, вытирать слезинки и мечтать, чтоб сошлись наши.
przypalaj. Żyje, żyje, Szymon. Tak, jest to kod do domofonu, bo cały czas muszę słuchać kolegi, który mówi po rosyjsku. Kolega jest reżyserem białoruskim. I nauczył mnie zamykać drzwi, ale drugich trochę nie umiem. I jest specyficzny ten człowiek, jak każdy reżyser z Białorusi. Jest specyficzny, ale on jest bardzo grzeczny. I chyba się trochę martwi, że drzwi nie zamknę dobrze. No, a mówiłam trochę po polsku, mówię raczej, a on mówi do mnie po rosyjsku. I ja nie rozumiem. Следующую песню написала текст моя подруга. И я вот очень прошу ее написать еще таких текстов, чтобы я так красиво спела, как джукбокс. Эй, а в склепах там все есть? Там есть, так, есть Zara? У меня важнейшее питание, что есть Zara, бо я jestem zaniepokojona, że можешь не иметь kiedyś Zary в своем państwie. Так как бы, как люди на улице выглядят? Что это так, как я kiedyś byłam, czekajcie, я kiedyś byłam. Kurwa, nie pamiętam. Ale też tam gdzieś na wschodzie to ludzie wyglądali, jakby to była Polska 20 lat wcześniej. Priwiet, dobry dzień, dobre utro, utra. Wiesz co? Tak, tam jest po prostu komunizm. Czyli no naprawdę jak tam jedziesz, to tak jakbyś się cofnęła w czasie do tych czasów, co tu był komunizm. Są zupełnie inni ludzie niż na Ukrainie. Bo na Ukrainie, nie wiem czy to mówiłam już, że są jednak weselsi i bardziej otwarci ludzie są na Ukrainie, a na Białorusi są bardziej zamknięci z tego względu właśnie, że jest ten reżim moim zdaniem, że na Ukrainie walczą o wolność i jakby są bardziej wolni, a tu są po prostu trochę stłamszeni tym reżimem. I to sprawia, że są zamknięci, więc w metrze ludzie się nie uśmiechają za bardzo. Yeah.
Mankiewicz, ja jestem się dumna, bo zrobiłam zakupy w markecie, zwiedziłam trochę miasta i jeździłam metrem i sama się ogarniam tutaj. I ty gadałaś z tym Igorem w ogóle o sytuacji politycznej i tak dalej, jak to wszystko wygląda w normalnym życiu, bo wiesz, jak się jedzie na chwilę, to ty nie widzisz bardzo wielu rzeczy. Mówiłem to po sobie. W sensie to jest tak, że dopóki nie zamieszkasz gdzieś, to w ogóle nie masz zielonego pojęcia, jak ci są ludzie, jak ci ludzie funkcjonują i tak dalej, bo ja teraz widzę rzeczy, których ja w ogóle wcześniej nigdy nie widziałam. Jak tu przyjeżdżałam na wakacje. Ta dziewczyna, co mnie tatuowała, jest też nauczycielką rysunku. Powiedziała, że wiesz, sytuacja na Białorusi, nie da się wyżyć tylko z tatuowania. Wiesz, ja byłam w Mińsku, no to jest duże miasto, więc tam życie jest lepsze. No tak, drewniak, tak jak mówisz, no jak jeździłaś, to byłaś zachłyśnięta. No ja jestem zachłyśnięta, nie? Mogłabym tam, kurwa, mieszkać, nawet pytałam Igora o pracę. Natomiast powiem ci tak, ludzie przyzwyczajają się do egzystencji, jaka jest. Na Ukrainie, kurwa, jest wojna, jest chujowo z pracą, a moje dziewczyny cieszą się z życia, kurwa, jak nikt. Jak ja się nie umiem. I dlatego uczę się od nich cieszyć z życia. Marla, priviet, priviet Marla, priviet dziewuszka, dziewuszka. Moje pierwsze pytanie do Igora pierwszego dnia, czy chciałbyś mieszkać w innym mieście? Nie. I dlatego Adam chce wrócić, chciałby do Mińska. Oni mają bardzo silną tożsamość narodową. I oni kochają swoją ziemię. I zdjęcie ci wysłałam jak z flagami powiewającymi i moja twarz. Chyba nie mogłam tam robić tego wideo. W ogóle wieczorem robiłam tam zdjęcia i podjechał jakiś samochód. Ale to nie do mnie było. Więc momentami to miałam schizę, że mnie Wołga śledzi. Za Bialeckiego. Ale to potem już sobie śmiałam się z siebie. Śmiałam się z siebie, że tak się boimy, kurwa. No a tam jest normalne życie, no. Halo, halo, drewniak. Wysyłam ci wiadomość.
ale nie chcę mówić za głośno, bo Igor słucha audiobooka po rosyjsku i to jest strasznie fajne, że sobie słucha książki i jakiś lektor opowiada po rosyjsku. No, generalnie padam na twarz i dzisiaj dużo chodziłam, bo oglądałam murala, a potem się spotkaliśmy z Igorem i chodziliśmy i mi pokazywał różne tam rzeczy. I dom Adama mi pokazał też, bo Adam mieszka mieszka w centrum, ale nie był tu 8 lat. Chodziłam cały dzień, no i stałam na koncercie. No i Luna w ogóle cudowna tu jest, a po koncercie Adam do mnie napisał i pisałam z Adamem, że dużo o nim wiem już, bo z Igorem gadam o Adamie i o tej sytuacji, że no, on nie może wrócić. I wczoraj to mi się płakać chciało trochę, jak myślałam o Adamie. Wydaje mi się, że temu, że Adamowi po prostu odjebało, bo tu nie może wrócić. Bo generalnie Ukraińcy są bardzo związani ze swoją ziemią. Wydaje mi się, że Białorusini też, że jakby bardziej to czują niż my. I dlatego taką czują więź do swojej tożsamości. I o to chodzi właśnie. To nie chodzi ani nawet o rodzinę, ani o ten, tylko jakby widać to po nich. No i to jest straszne, że Adam się tak zmienił. No ale co zrobić? That's all. I think that's all. More information. I wanted to say more story about Adam because he's a character for documentary movie for sure, and he's doing very provocative films and performance. He do it one in Auschwitz, and he has a trial because of this performance. So he's fucked up. Thank you.
шлях для вас